Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest środa, 1 marca, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, wydarzenie, które jest opisywane dzisiaj w pierwszym czytaniu z księgi proroka Jonasza, jest wydarzeniem, do którego odnosi się Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Otóż Jonasz otrzymał od Pana Boga taki nakaz, aby szedł do Niniwy i wołał, by wszyscy mieszkańcy Niniwy się nawrócili. Oczywiście Jonasz uciekał od tej woli Bożej. Były bardzo długie i rozbudowane perypetie, zanim zdecydował się na to, aby posłuchać jednak głosu Pana Boga, bo Pan Bóg kochał mieszkańców Niniwy i chciał, żeby oni się nawrócili. Chciał im dać szansę, tak jak nas kocha i często daje nam szansę, mimo że być może na to po prostu nie zasługujemy. Otóż, kiedy Jonasz poszedł do mieszkańców Niniwy i mówił, za 40 dni to miasto zostanie zniszczone. I kiedy mieszkańcy Niniwy uwierzyli, że jest to głos Pana Boga, że jest to głos miłości Pana Boga, który chce ich ostrzec i który chce ich uratować, oni uwierzyli w to. Ubrali się w wory pokutne, nie jedli, nie pili. Zarówno młodsi, jak i starsi starali się przebłagać Pana Boga za wszystkie swoje grzechy. Również ta sprawa doniosła się do uszu króla, który zdecydował, że też będzie chciał pościć. Okazuje się, kochani, że taka postawa mieszkańców Niniwy bardzo poruszyła Pana Boga do tego stopnia, że Pan Bóg cofnął swoją karzącą rękę, zlitował się nad nimi. I teraz Jezus odnosi się do tej sytuacji i mówi, to plemię, ci współcześni Panu Jezusowi, żąda od Niego znaku. Natomiast Pan Jezus dawał już tyle znaków, tyle różnych uzdrowień miało miejsce i tyle słów powiedział i tyle złych duchów wyrzucił, i wskrzeszał również umarłych, że właściwie te znaki powinny już do nich przemawiać. A jednak okazuje się, że oni byli głusi i ślepi, nie widzieli tych znaków miłości Pana Boga. Jest jeszcze drugie wydarzenie, na które powołuje się Pan Jezus, mianowicie mówi o królowie Sabie, która przybyła z krańców ziemi, ze swojego kraju, z Etiopii, aby słuchać mądrości Salomona, aby uczyć się tej Bożej mądrości, nieludzkiej, dokonała tyle wysiłku, żeby napełnić się tą Bożą mądrością. Jezus żali się. To plemię, to współczesne Panu Jezusowi. Do Niego nie przemawiają żadne znaki. Niech popatrzą na królowe Saby, niech popatrzą na mieszkańców Niniwy, jak ile oni wysiłku włożyli w to, żeby się nawrócić. A tutaj Pan Jezus mówi, tutaj wszystko jest podane na tacy. On jest tym, który nie tylko mówi, nie tylko poucza, ale również pokazuje swoją osobą, a mimo wszystko ten znak nie jest dla nich czytelny. Zastanawiałem się, kochani, dzisiaj, co by było, gdyby dzisiaj taki Jonasz przeszedł ulicami na przykład Łodzi, Warszawy, Krakowa czy na przykład Nowego Jorku i gdyby powiedział, ludzie, nawróćcie się, jakie by dzisiaj usłyszał zdania? Nie wiem, może by powiedzieli niektórzy, czepia się, sam nie jest lepszy. Może niektórzy powiedzieli, serio, naprawdę? I pewnie nie uwierzyli mu, by mu, że cokolwiek może zdarzyć się złego, dlatego że już są tak pewni swoich zabezpieczeń, że po prostu nic nie jest w stanie ich poruszyć. Niektórzy może by powiedzieli, słuchaj stary, zmień temat. Nie chcieliby w ogóle poruszać tego tematu jako taki drażliwy i taki niewygodny. Być może niektórzy powiedzieliby, usprawiedliwiając siebie, przecież ja nie jestem aż taki zły, inni są źli, niech inni się nawracają, a ja mam się nawrócić? A być może niektórzy by powiedzieli, nie jest tak dobrze i już. I teraz mam do Ciebie takie dwa pytania. Pierwsze, czy w Twoim życiu też była taka osoba jak Jonasz? Ktoś, kto wskazał Ci Twój błąd? Albo może dał Ci jakiś dobry przykład i powiedziałeś sobie, ja chcę być taki sam jak on, czy taki sam jak ona? Czy taka osoba w Twoim życiu się pojawiła? I drugie pytanie, czy Ty może jesteś takim znakiem, albo może powinieneś być takim znakiem, może dla Twoich dzieci, może dla Twoich przyjaciół, może dla Twoich kolegów, koleżanek, czy dla kogokolwiek innego, czy Ty jesteś takim znakiem jak Jonasz? Czy ludzie patrząc na Ciebie chcą być lepsi? Zastanów się nad tym. Kochani, przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże. Pa, pa. Do jutra.